Siema, Miłosz. Nie no, serio. Są już pierwsze osoby, siemano. Znajome twarze, cześć. Jeździmy sobie. Więcej obozowiczów jest w drodze. Ale dla tych, co już są, no to oczywiście można sobie jeździć session na skateparku pod okiem, jak na razie moim, Jarka Ignacego i Antka. Tak jest, rozgrzewka bardzo ważna. Zanim zaczniemy jeździć, trzeba się rozgrzać. No i co, mamy super dzień, teraz ponagrywam jakieś klipy. Super! Polecam je pahamatka. Let's go! Ja również! Ja również! Tak. Jeszcze nawet w sumie obóz się nie zaczął. Ja na dwa tygodnie. Polecacie. Ja byłem w tamtym roku. Ja jadę na dwa tygodnie. Ja jestem na serio? Dwa tygodnie. Serio? O, też spędziłem dużo czasu. Taki... Ej, uważajcie na rysby, jest mega gorące. Jakie kliczki. Na spokojnie. Swoją najlepszą stronę dzisiaj, jeśli będzie okazja do tego. Jo! Zrelernowałem 3-6 flipa, także go zrobię. Dobra. Ale siedzi ładnie, nie? Dobra. Ładnie, nie? Dobra, okej. Będziesz sobie w każdym kółku. Sketchy ale było. Zobacz jak... Followucie. Kuba Grenda. First try. Dobra, masz. Masz. Cheers, bro. Cheers. Przyjeżdża coraz więcej osób. Rozjeżdżamy się, słońce mocno grzeje. Dziękuję się. Bardzo gorący dzień. Oczywiście zajawkowy, bo przyjechało tu naprawdę dużo osób z zajawką. Witam we vlogu. Zaczynamy dzień. Jest mega wcześnie. Dopiero co wstaliśmy. Moje szybkie okulary. Kotki! O Boże, cześć! No cześć! Dobra. Pa, pa. Yo. Siema, witam we vlogu. Jest dzień czwarty pierwszego obozu. Pierwsze 3 dni to był bardzo intensywny okres, dlatego nie nagrywałem. Dzisiaj można powiedzieć, że mamy idealny dzień na nagrywki, bo będzie się dużo dziać i jest super pogoda, to znaczy jest troszkę chłodniej, będzie padać. Uwaga, teraz muszę się zaczaić na zbiórkę, tak żeby mnie nikt nie widział. No dobrze, słuchajcie. To taka sytuacja jest. Jest zbiórka. Cześć Bart! Siema! Haj, haj, haj! Ktoś nagrywa, to mu pomożemy! Siema! Dobra! Sorry. Słuchamy pana Radka. Odwracamy się. To ważna rzecz. Ostatnia kadra stwierdza, że ostatnia noc przebiegła w miarę spokojnie. Potwierdzamy. Poza wyższą czwórką bodajże? Tak, 24. 24, chcecie wystąpić dzisiaj przed szereg? Tak, pokój 24. Zajmujemy. Tylko, żeby macie pokój idealnie nad nami, słyszymy dosłownie wszystko. Dobrze, więc pokojowy. Chyba nie byli tego świadomi. Przy całej tutaj ekipie udzielam upomnienia kierownika. Oho, upomnienie. Obozu za dokazywanie w nocy i nie trzymać. Moja ulubiona część. Nagany i upomnienia od pana kierownika. Nie robicie tego, bo już chłopaki. Cześć Kacper. Cześć, witam, pozdrawiam vloga. Wstałem chwilę temu. Jestem przezrany, a to dopiero tydzień. A Bartek jest super youtuberem i super człowiekiem. A Kacper jest super i jest młodą kadrą w tym roku. Mimo, że w poprzednim roku był uczestnikiem obozu, jest tak dobrze nam zapadł w pamięć i dostał pochwałę na koniec obozu, że był wzorowym uczestnikiem w tym roku. Musicie robić wszystko dobrze, tak jak ma być. Trzeba się starać, trzeba być dobrą firmą. Trzeba być dobrym człowiekiem. Siepa hamaka, mordo. Tak jest. I Kacper jest z nami w kadrze.
Siema, tak samo Ignacy. Idziemy na śniadanie, tak jak dobranie. To. Dużo się dzieje, ja nie wiem, czy dam radę wszystko nagrać. Damy radę! Tak samo Kuba, damy tak samo radę, jak... A co? Tak samo jak Kacper, jesteś teraz w młodej kadrze. No, normalnie. Jestem taki młody, biały i młody. Zaraz idziemy popływać. Witam serdecznie! Cześćkiem już. Pozdrawiam vloga. Nie ma, cześć. Dobra, jemy śniadanko. Da, pamiętacie sprzed roku? No i co? Tak zaczynamy dzień. Jepa. Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Jesteśmy właśnie na śniadanku, piękne płateczki. Obczaj się to. Jak tu się je? Jak pięknie. Tu się je? Paróweczka. Już samo. Już gotowce już, no. No i proste. Kolejny godzinny vlog. Warto oglądać. Murka to zioma. To podobno ja. Siema. Ej, siema, zapraszamy zaraz cię do naszego penthouse'u, pokażę na logo. Właśnie, mamy czysto. 21:37. Nie no. Ja idę odsuszać skatepark. Dobra. Na szczęście nasz nowy beton szybko schnie, więc wystarczy wszystkie kałuże lekko rozprowadzić. Zobaczcie, tam przez chwilę było mokro. Przetarłem dwa razy. I już jest sucho. Także... Wody. Bracie, to już się kameruje. Ten beton jest tak super. Tu wszędzie były kałuże. Wszędzie. Wystarczy raz przejechać taki beton wycieraczką i już od razu widać, od razu jest jak schnie. Jest fajnie chłodno, wieje wiaterek. Prawie jak nad morzem. Idziemy do lasu. No, na zajęcia, z historii hulajnogi. Tak, dokładnie. Syksiaka, ząbki. Pozdrawiam kolegów ze skateparku. Pozdrawiam całe Jeppa i Filipa Baranowskiego. Ja chciałem pozdrowić rodziców, brata Jerzego Biziego, jego psa Pulpeta. A ja chciałem pozdrowić kolegę Waldusia. Ja jeszcze chciałbym pozdrowić kolegę Krystiana. Jeszcze rodziców chcę pozdrowić. Ja chciałbym pozdrowić rodziców i Bartka Oskrowę. Mamę, tatę i rodziców. Mamę, tatę, brata i Marcina Karpowskiego. Pozdrawiam mojego psa. Pozdrawiam mamę, tatę, brata Królika i Bartka Oskrowę. Super. Pozdrawiam mamę, tatę i cały Złotów. Idziemy do lasu. Bartek Listek jeszcze dołączy i będziemy prowadzić super prezentację i tak opowiemy trochę o historii hulajnogi. Witam na vlogu Bartka Oskrowy! Witam vloga! Witam vloga! Siema! 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 Wracam je po hamak tam, więc zarobiście! My wczoraj byliśmy z wojskowymi, bili nam do pokoju. W tym roku taki Niemiec nazywał się, wiecie jak? Instynkt. Jakiś Karl Friedrich von Dreizer. Karl Friedrich von Dreizer. Ebatko, super projekt sprzedano za dosłownie kilka marek. Ile to jest kilka marek na tamtym świat? No za jakieś, wiecie, tam spalinowa hulajnoga. Okej. I żeby przyciągać w ogóle. Żeby przyciągać ludzi do hulajnogi, żeby one chciały zaczynać jeździć, bo to jest właśnie super. To widzi? Tak. I dokładnie dołożył trzy rozmiary szyn, czyli takich dłuższych po prostu. Ktoś kiedykolwiek widział taki zacisk? Kiedy on jest? Ten zacisk jest z 2013 roku. Wygrałem go na zawodach w Game of Scoocie. Na poziomie zaawansowanym chyba to było wtedy. Wow. I wtedy była masa właśnie nagród i ten zacisk zostawiłem sobie na pamiątkę i wożę go. No i jest dobra pamiątka, naprawdę. Pierwszy raz widzę na żywo ten zacisk. Czy nawet 2012, tak coś mi się kojarzy. Ja ci go zabieram. Legendarny. No nie wiem. Taka...
mamy sesję szkoleniową. Dzisiaj szkolimy. Patrz, zrobimy. Bogana pod klipa. Co tu się teraz dzieje? Zoom, co się dzieje? Nie, zobacz, jak kostka moja wygląda. Ojej! No to zdrówka, dużo lodem, obóz i altasetem. I w lewo. Rozgrzewamy bioderka i rękę i machamy. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Siema, poczekaj, czekaj. Siema. Siema, stary. Co powiesz do vloga? Bolą mnie plecy, ale także to bardzo pozdrawiam Jeppa. Ja też pozdrawiam Jeppa. Co najlepszy obóz, już jestem drugi raz. Yo. Bardzo dobrze tu się dzieje. Próbuję rozwiązać problem, bo jest całkiem śmieszny, bo gość ma IHC i jak dokręcam tutaj śrubę, to mu się rozszerza szczelina i przez to, że się rozszerza szczelina, nie mogę wepchnąć kierownicy. Co musisz zmienić? Pokażę wam, jak bardzo się skroba pracuje w środowisku naturalnym. Bez kasku, bez ochraniaczy. To jest wasz idol! Przestańcie! Tu jest zmiana grupy? Tak. Zmiana grupy, awans! Awans! Gratulujemy, Ola! Dobra robota! Kupujemy nowe triczki. Klesi prawie. Chłopaki robią, ja daję rady. Wow, daś. Wow, i bar. Przejadł się best trick, który był naprawdę... Naprawdę mocny był tamten best trick. Yo! Super! Brio Bue! Siedzi w końcu! Super Bartek! To dają nowe triczki. Przed chwilą Bartek zrobił pierwszy brief flyout. Siedzi jak czysto! Ale czysto! Wow! Chyba whip kan kan. Yo! Yo! Kęci noga! Dobra. Witam. Jak się nazywasz? Alex. I jak ci się podoba na Jeppa Campie? Super! Jeppa Camp górą! Siadło! I brief. Wow. Mamy dzień, czwarty dzień obozu Jeppa Hammock Camp. Idziemy w tym momencie sobie na ASG. Tak. Idziemy w tym momencie na ASG. Czekaj, czekaj. Tutaj mamy Darka. Siema, pozdrawiam. Pozdrawiam piekarnię. Ja Boże. Też pozdrawiam. Tutaj, ma, tutaj mamy Bartka, może go znacie. Idziemy pozdrawiam na... Pozdrawiam piekarnię Boyzan. O, dobrze. Idziemy na ASG, będziemy się strzelać. To nie są prawdziwe bronie, to jest ASG. Teraz mi nawet spadł poza maska. Administration YouTube, this is replika. this is a replika. Patrzyłaś chwilę? Będziemy się strzelać, będzie zajawa. Polecam. Ale ogólnie na obozie jest mega super atmosfera, polecam każdemu. Progres. A później jeszcze jakieś 2 godziny. Ale ja lubię takie filmy sklejać. Ja uwielbiam takie długie filmy sklejać. To jest mój Instagram, wkleisz mi? No. Jest, to jest mój Instagram. Ale lubię właśnie jak faktycznie się dużo dzieje, to ja lubię wszystko uchwycić. Dobra, uwaga, pokazuję. Ogólnie tak wygląda pole do ASG. Jo. Tak wygląda pole do ASG, tam mamy takiego busa. Siema. O, Alvaro, Wysoki, Chmura, ja. Janka Hoffmana, Piotra Kaźmińskiego, Michała Mazura, yo. Pozdrawiam mamę i tatę i wszystkich moich kolegów i psy. Pozdrawiam mamę, tatę, brata, siostrę. Dobra, chodź, Chmura. I pozdrawiam moją całą. Tutaj, o. Powodzenia. Każdemu powodzenia życzymy. Ja rozpocznę mecz ASG, jestem, można powiedzieć, sędzią. Ja nagrywam tutaj. 3, 2, 1. Start. Zacząłem mecz. Tak się boję dostać, jestem na środku linii strzału. Zakrywam się tylko. O, tutaj mamy Sebę. Seba.
Gdzie dostałeś, Seba? Dostał w głowę. Ej, dobra! Trap! Mamy po pierwszej rundzie. Ogólnie to dostałem obojczyk. O, tutaj mamy Daniela. Bardzo ładne zwierzę. Dostałem obojczyk raz. A nie boli w sumie. Dostałem w obojczyk i jeszcze tam oprócz w nogę czy coś, co nawet nie poczułem praktycznie. Oczywiście zeszłem. Siema. Chmura vlog. Fajna zajawka. Bardzo fajnie się strzela. Chcesz kogoś pozdrowić do vloga? Strzelam. Pozdrawiam wszystkich obozowiczów. Lecimy flankę. Chodźcie za mną. Ale na spokojnie i czujnie bądźcie. Za Polską husarię! Jest. O kurde, ale headshota dostałem. Ale dostałem za jednego zgona. Oła! Ej, gościu, ej, co jest? Dostałem centralnie w kask. W sensie, aż mi teraz piszczy w uszach. Jedynka, dwójka, jedynka, dwójka. Dobra, jesteśmy team drill. Tutaj. Oto skład. Jesteśmy przygotowani. Niektórzy się boją. Lecimy. Drill, drill. Zabijemy ich. Nie, żartujemy. Ej, kto to? Co się stało? Jak to się stało? Oni strzelają. Jak w CS-ie, stary, patrz. Wracamy na skatepark, nasz większy skatepark. Sesja. Wszyscy jeżdżą, katują. TikToka nagrywamy. Jakiego? Double Whip of Spatu. Dobra. Aloha. Siema. Ja z nią mieszkam w mieście. Nagrywamy. Nagrywany. Lecą mocne triczki, grupa średnio zaawansowana. O, tutaj leci duet do TikToka. Ej, GoPro się włączyło. Nagrywa? Nagrywa się nadal. No to i bardzo dobrze, że się nagrywa. Ja polecam kanał Bartka. A ty coś powiesz? Nie. Okej. Okay. Musisz prosto się, no, ale tak to ci dwa punkty będzie miał. Ja pozdrawiam tutaj Tetę Tosię. Polecam, ja mogę przy okazji zapromować Tetę Tosię. Tete.tosia. Wpadajcie na Instagrama. Tutaj macie napisane. Tak. Pewnie i tutaj. Czy to kasz mi? Tutaj Ali Instagram. Pozdrawiam mamę, tatę. Followujcie olo.podłoga.090. A będę miał wpisywania. Zapraszam na Instagram, to był Tosia. Już był. Zostawcie suba i lajka. Ale czysto w ogóle. I jedno się do dwójki, elegancko. Lipy pod vloga i zaczynamy z tej rampy tutaj, dobra? Ja mogę pochylać. Zrobię brick. Grupa zaawansowana, wow, brick flip, elegancko, czysto. Prawie, Tosia, dwa whipki, elegancko. Aloha, finger. Antek, trzy whip. Super progres. Olo, dwa hile. Wow. Yeah! Yo! Siadło! Yo! Ale tu się dzieje dużo rzeczy! Ej, na Switchu to jakbyś się na nowo uczył jeździć, nie? No. Stań sobie na początku, daj nogi bardziej na tył, na tyle deku. O, już prawie. Już bardzo. Już!
Łupeczka i train, łipek i wszyscy łipka robią. Let's go! Let's go! Let's go! Moja kolejnoga! Do kickera. Jo, piękny! Piękny saladzik. Stabilny mega. Nice! Super ala. Wow! Jo, siedzą ty muś. Dobra, pierwsza próba. O, untwist z klasu. Dobrze robisz. Dobrze robisz. Chodzisz mocno, płynnie. Tak. I pamiętaj o końcówce, żeby ją wrócić w to miejsce. Możesz nawet odjechać na jednej ręce i później ją dostawić drugą. Dobra, Tymek robi untwist, uwaga. O, dobrze. Mocno napnij rękę, po tym jak już zakręcisz, to ją zgarnij tak pod siebie. No to przyszły streetowiec chyba. Przyszły streetowiec z pierwszej jeszcze na takim stylu. Super. Frontboarda. To wychodzi, nie. Jeszcze raz, to za trik? No nie wiem. A co ja mogę w moich dwóch chwilach klatką? Tak, to patrzcie na to, weź nagraj. Będę w tym. Co? Co? Co jest? Awa. Bartek, ocenisz mój pa? Uwaga! Elegant. O, ja też jem. Na jednej nodze. Ja mam chyba nawet tequila. Próbuję? Próbujecie to? No dawaj. Ja znam kierownicę. I whipa teraz. Uwaga. Okej. Że jakże? Ja pierwszy sposób. No. Tak. Ja to nad ramą skocie zrobiłem. Uwaga, bo ja sobie robię miejsce. Dobra. A mogę złapać tu? No spoko. Jedna ręka jest. Daj, daj. Jeszcze wychodząc, Tymek zrobił. Ale! Jo! Na kamerze! Jest! Super! Let's go! Full commitment! Totalny podczas. Widać, kto go uczył. Nie ja. Bartek, Mistek. Z panem Bartkiem, Oskrobą i Isem. Powiedzą na miejscu, które grupy biorą udział. Na wszystkich jest? Się dowiecie, podzielą was na grupy, a reszta ma finaj, ale przypominam o konkursie na... Yo, rozgrzewka to podstawa. Będziemy grać teraz gladiatora contest, to jest ogólnie no. No, ogólnie. Grupa początkująca jest tutaj niepełna, jeszcze widzę. Zapraszam rodziców do mnie. Mogę dorzucić? Tak! Nie, bo Maria teraz wszystko wsiądzie z triku. Nie ma spytania! Uważaj! Olek, dawaj Olek! Olek, no niestety! Trzymaj się dobrze! Ja wiedziałem, że on wygra!
Ja też myślałem, spodziewałem się bardziej. Przyjmujcie pana Bartka Oskry, warto zwalnąć dzwonek, będziecie na bieżąco. Siema. Co my tu mamy? Mamy nagrody, rozdzielamy. Serio? Trochę tego jest, co? Jak jest? Pokaż fryzurę. Pokaż fryzurę. Gdzie jest? Na garnek. Jak ci wystają włosy wtedy? O, o, góra! Dawaj prezes, chodź tu. Jestem po raz czwarty na tym vlogu. Witam serdecznie. No ogólnie fajnie jest. Teraz bardzo fajny zachodzik słońca, przed chwilą był w tłumie. Bardzo fajnie się śmigało. Jak widzimy, mamy piękny obiekt tutaj. Dworek Wymysłowo. Tak, i mamy kierownika, pan Radek, czy jakoś tak pan... Równy gość, co? No, tylko jak się wkurzy, to dla przyszłych obozowiczów lepiej... Lepiej nie dokuczajcie, czy coś. Czy coś takiego? No. Jest dobrze, jest naprawdę spokojnie. Każdy sobie teraz jeździ, mamy mały freeride, kończy się nasza sesja czwartkowa. Byliśmy dzisiaj na ASG. Teraz chłopaki katują jakieś rurki, bęgery na rezi. Zaraz ogłosimy wyniki konkursu. Super kontest. Wyniki kontestu o nazwie Gladiator. Wszystko będzie na filmie. Więc u Bartka Oskroby na kanale. U Bartka Oskroby. Karol. Zapraszam! Franka Czechowskiego! Zadzący odcinek, najlepszy kio mamy na tym podniesie. Świąteczka. Był to wielokrotny finalista każdej z ród. I widzę, że już tutaj się schodzi. Zapraszam Bunio! Daję Bartkowską! Proszę. Jak pan Jarek instruktor. Dawaj, to jest pełen podziw dla ciebie. Jesteś fenomenem dzisiejszego wieczoru. Głos dla ciebie. No git jest. Git jest. Jeppo Hamak! Jeppo Hamak! Wariaty. Jest następny dzień. Idziemy na zbiórkę. Zaczynamy dzień od rana. Jest dość wcześnie. I lecimy dzisiaj z kontestami grupy średnio zaawansowanej. I mamy kilka awansów w grupie, bo uczestnicy obozu robią progres. Także awansujemy ich z grupy średnio zaawansowanej do zaawansowanej. Dla początkujących nie jest obowiązkowa. Jeśli ktoś chce, może iść kibicować, oglądać. Michał z grupy średnio zaawansowanej. Tak, Bobek i Solek. To nie tak, że to jest. Co? Awans macie do grupy ma. Wyżej. To jest stawiamy na pamiątkę. Ignacego bok, mówię. Na górze, ale z Ignacego. Dalej na pamiątkę. Michał. To czaja na twarz, to jest na średnio zaawansowane. Siema, siema, dostałem awans do średnio zaawansowane. Yo, yo, yo! Tak jest! Od rana startujemy z kontestem dla grupy średnio zaawansowanej. 20 parę osób, tylko 3 miejsca i będzie łogień! Łogień! Konkurs na best line'a na tym turnusie, czyli po prostu robimy line'a. Mniej więcej 30 sekund, ile wciśniecie trików, tyle zdobędziecie punktów, im więcej tym lepiej. Liczą się sklejone triki, trzeba kleić triki. Także tutaj na bezpiecznie trzeba lecieć. Oceniany jest całokształt przejazdu, także będzie ciężkie sędziowanie, ale damy radę z listkiem, oceniamy. Ale oczywiście trzeba się... Safety first. Safety first, przed
słońce, bo słońce jest wykańczające, zwłaszcza jak się cały dzień na skateparku. Chwileczku, posmaruj się plecki. Jak będziecie jechać w momencie, kiedy my mówimy, no i jak zrozumiecie zasady kontestu, którego nazwa to line. Bartego Skroba. Bart, jesteś gotowy? Jak się brenda. 3, 2, 1, start! Lecimy! Co to będzie? Okej, dobra, lecisz dalej. Nie poddawajcie się, lecimy dalej, bo będzie tutaj piękny whipek. Osiem. Downside whip. Co będzie? Jest whipek, elegancko. Stary. Kwalifikacje grupy średnio zaawansowanej, zaczynamy kwalifikacje grupy zaawansowanej. Tutaj mieliśmy transfer, idą chmury. Dosłownie tu. No. Poświęć zdrowo kolana, nie jeździ jak pada. Penthouse. Penthouse. Dokładnie. Najlepszy pokój dostaliście, panowie. Najlepszy. Dawajcie na zbiórkę. Opadało, była burza, taka mocna burza była. Teraz jest obiad. Po obiedzie jest kiermasz, bo jest, no może być ostatni pełny dzień. Będą hamak coiny rozdawane, za które można sobie kupić smutycze na drogę. Hamak cash. A później zawody dla grupy zaawansowanej i finały średnio zaawansowanej. Zaraz zobaczycie relację z obiadu, który będzie pyszny jak każdego dnia. Zapraszamy na obozy, najecie się po wsze czasy. Najlepsze jedzenie. Najepa hamak camp. Co tam, Stasiu? Mogę. Trzymaj. Siema. Nieprawda, to jest nieprawda. Ta słupka to jest najlepsze, co może być, człowiek. Czyż nie? Najlepsze obiady, najepa hamak camp. Zaczynamy kiermasz, jestem tutaj z Ignacym. Odpowiadamy za sekcję kendamową. Czyli siema, robimy fajnego trika i dostajemy hamaki, za które później możemy dostać fajne rzeczy. Takie do jedzenia, jakieś picie, soki i tak dalej. Dobra, uwaga! Co się dzieje na tej stacji? Hello. Na tej stacji robimy biznes. Hej, Dominika, mamy rauta. To i to. Pokażcie hajsu, ile macie. 119. Wow, money. Nie masz 119. Siema, jesteś na vlogu. Halo. Jesteś na vlogu, Marta. Powiedz coś do vloga. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców i Mateusza Kubiaczyka. Jo! Pozdrawiam mamę, tatę i mojego kolegę Filipa Baranowskiego i Aleksa Nitkowskiego. I polecam je po hamakam. Będę na pozdrawiam. Pozdrawiam mamę, tatę, siostrę. Te mamy Indo trampolinę i tu jest zrobione triki i dostajemy kasę. Ja zrobiłem beku. Jo. Tam rzucamy Ringo do punktu. I za ostatnie jest 50 punktów. Chyba.
tam byłam raz. Tu mamy najlepsze wybawienie, czyli mgiełkę. I... O nie! Tu mamy wodę, klub. Tutaj mamy gubę, krendę i lartka bliska. Rozdajemy mamonę. Rozdają pito. Nigdy z pierwszej nie wyszedł? To tym bardziej. Piona ode mnie. Za slalom i tor przeszkód z jajkiem na łyżce. Robimy sobie, mamy tutaj dziewiąteczkę, czy wybrać jakąś fajną koleję, co? Ja ostatnio. Bart wyciągnie listę. Zaczynamy! Kontest średnio baseline. Lecimy. Cześć. Finlandia jest największym eksporterem kawy na świecie. Cześć. Wsadziłem głowę do... Do czego? Do beczki. Do beczki. Oceniam zawody i muszę się użerać z tymi dwoma. 30 sekund. Dwa przejazdy każdy. Step with a dusty cough. Na kolejną ciekawostkę. Madryt jest najwyżej położoną stolicą w Europie. 688 metrów nad poziomem morza. Leci! Mój padawan, dawaj! Czemu ścisnęliśmy rękę? Nie wiem, przybijesz mi piątkę. No nie, do vloga, bo mam zrobić flipczeka. A no, dawaj jeszcze raz. Czemu przybiliśmy piątkę? Nie wiem, flipczek, flipczek. To wcale nie jest rozczarowane. To wcale nie jest. Nie, to my tak, oni nam kazali to zrobić, to jest 10. Czemu bijemy brawo? Nie wiem! Ale bijemy! Bij brawo! Bij się brawo! Brawo! Wszyscy! Brawo! Brawo! Bij brawo! Bijemy brawo! Każdy nie wie o co, czemu. Czoka! Brawo za Czoka! I dla Ignacego bijemy brawo! I wszyscy! Nie, koniec. Idziemy do Danieli! Poszukałem vloga Bajtka Oskoby. Nie, stary, ja podpisuję teraz. A, no tak, podpisuję. Tutaj to już jest taki fame, że podpisuję telefony. Masz. Dobra, daj. Chcesz wejść do vloga? Walla Boga! Co to się stało? Ja mówię... Co się stało? Zobaczycie, ile jeszcze razy będziemy to łóżko przenosić, nie? Dzisiaj. Jest ostatni dzień, zaraz rozdanie nagród za obóz, za kontesty. Lecimy. Najwyżej dokończymy później. Zmieniany jest lip tape. To są bardzo poważne sprawy. Mogę być na wlogu jepy. Kogo im był? Nie wiem, już kupo. Mam teraz już... Super! Cześć! Ale ładny secik. Zmieniałem mu te kółko. Zmieniałem mu te kółko. Pomagam mi. Zoom, co chciałbym tam? Powiedzieć, że warto kupować na jepa, bo są dobre materiały i... Można ale się tego do... nie kupiłeś na jepa. No nie, przecież. Ale dostałem na jepa hamak kam za dobrą zabawę. Super, super zim. Niestety wszyscy już puszczają to miejsce. Znaczy w sumie nie wszyscy, bo są osoby, które zostają na drugi tydzień i dzisiaj jest taka zmiana turnusów, przyjeżdża kolejny. Zobaczcie, tutaj mamy nagrody za poprzedni kontest. Wszystko jest ukryty, tak? Mamy super grip tape dla każdego.
z graficzką Jepa Hamak Camp. Mega pamiątka. Ja bym w ogóle na tym nie jeździł, ja bym to powiesił na ścianę i trzymał. I tutaj oczywiście pakiety obozowicza dla każdego obozowicza. A w środku takiego pakietu znajduje się... A nie będę mówił, nie będę mówił. Fajne rzeczy się znajdują, naprawdę fajne. Też w porównaniu do poprzedniego roku jest ich więcej. W tych torbach, także jest fajnie. Nagrody są. Na nagrody. Dzień dobry! Za miłe dzień słowa. Pierwsza edycja w tym roku 2022. Brawo! A ja na początku, po przywitaniu was, chciałem serdecznie podziękować naszej kadrze. Myślę, że wy też tego chcecie. Na wstępie! Dziękuję. Z całego serca, naprawdę z całego serca chcielibyśmy podziękować wam, bo to dla was to wszystko robimy. Dla was całe swoje serce, wszystkie swoje umiejętności, całą swoją wiedzę hulajnogową. No my to wszystko przekazywaliśmy dla was, żebyście wy mogli jak najlepiej się bawić, żebyście mogli się jak najwięcej nauczyć. Także od kadry. Hamak Camp 2022 roku za nami. Naprawdę bardzo pozytywni ludzie, super uczestnicy obozu. Pozdrawiam wszystkich, co byli, wszystkie grupy, wszyscy zrobili mega progres. Nie poddawali się, co nie, Bartek? No, super progres. Polecam je w Hamak Camp, najlepsze obozy. No, potwierdzam. Dzięki chłopaki za obóz. Najlepsze obozy. I kończymy vloga tutaj pozytywnym akcentem. Wszyscy dostali nagrody za uczestnictwo, za progres, za zajawkę, za dobre zachowanie. Super. Dzięki za oglądanie. Zostaw łapkę, suba, komentarz. Widzimy się w następnym odcinku. Yo. O, zajefajniście. Wpadajcie. Jest koks. Yo. Taką czapę dostałem w ogóle za największy uśmiech obozu, czy jakoś tak. Ale Beko jest u głowy. Yo. Chcesz coś powiedzieć? Jadę do szpitala. Czemu? Wybił sobie palce. No, połamany jest prawdopodobnie, no. Zapraszamy na następne turnusy. I na przyszłości obozy.